Grecja to górzysty kraj znajdujący się na południu Europy, z trzech stron otoczony przez wody Morza Śródziemnego, bez dużych rzek i z niewielką ilością rodzajnej ziemi. Możliwa tam była uprawa zboża, oliwek i winorośli. Greckie terytoria obejmuje również ponad 1000 wysp. Mimo stosunkowo niekorzystnych warunków naturalnych, w drugim tysiącleciu przed naszą erą osiedliły się pierwsze greckie plemiona. Ich członkowie, mimo pewnych różnic, tworzyli wspólną kulturę, posługiwali się jednym językiem i czcili tych samych bogów. Nazywali siebie Hellenami, a swoją krainę Helladą. Trudne warunki naturalne miały jednak i swoje zalety. Otoczona z trzech stron przez morze, a z północy przez wysokie góry, Grecja była dość bezpieczna od najazdów ze strony sąsiadów. Dlatego też na jej terenie, w VIII wieku przed naszą erą, wykształtował się system miast-państw, które w Grecji określano jako polis. Gdyż plemiona greckie, nie czując zagrożenia, nie musiały formować wspólnego państwa. Niektóre polis, takie jak Sparta i Ateny, obejmowały swoim zasięgiem większy obszar niż tylko miasto i otaczające je bezpośrednio wsie. Naturalne granice pomiędzy polis stanowiły góry. W V wieku przed naszą erą najbogatszą polis w Grecji stały się Ateny. Stało się to możliwe dzięki rozbudowanej flocie handlowej i wojennej. Ustrój Aten różnił się od systemu władzy w innych greckich miastach-państwach, gdyż panowała w nich demokracja, czyli władza sprawowana była przez wszystkich wolnych obywateli. Nazwa tego systemu pochodzi od dwóch greckich słów – demos, czyli lud, i kratos, czyli władza. Najważniejszym organem w Atenach było Zgromadzenie Ludowe. W jego skład wchodzili wszyscy wolni obywatele Aten, czyli około 40 tysięcy ludzi. To na zgromadzeniu dyskutowano o najważniejszych sprawach miasta-państwa, a decyzje podejmowano przy pomocy głosowania. Decyzja wchodziła w życie, gdy opowiedziało się za nią większość obecnych na zgromadzeniu obywateli. Za głównego twórcę demokracji w Atenach uznaje się Peryklesa. Obywatelem w Atenach mógł być tylko wolny i pełnoletni mężczyzna, którego rodzice byli Ateńczykami. Głos każdego obywatela był tak samo ważny, bez względu na jego zamożność czy wykonywany zawód. Praw obywatelskich nie miały kobiety, przybysze z innych miast, nawet jak mieszkali wiele lat w Atenach, oraz niewolnicy. Ateny w czasach starożytnych były największym miastem starożytnej Grecji, zamieszkałym przez około 400 tysięcy ludzi. Miasto w całości było otoczone murami, a nad zabudową dominował Akropol, czyli wzgórze wypełnione licznymi świątyniami. Do dziś wzniesienie to jest wizytówką miasta. Centralnym punktem Aten była Agora, czyli plac miejski, który pełnił funkcję rynku oraz miejsca zgromadzeń o charakterze politycznym i religijnym. To na Agorze odbywały się obrady Zgromadzenia Ludowego.